Cześć wszystkim, tu Kalus 1, a to następny odcinek z HetaZeta. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po intrze, więc zacznijmy. Dobra, dzisiaj będzie trochę taki miady krótki odcinek, że ze względu na to, że dla was szykuję taki specjal 1 grudnia. Będzie oczywiście informacja za niedługo. Jakby ktoś chciał się spytać, jaka to będzie taki specjal, no to mogę wam powiedzieć, że będzie bardzo ważny stream w sobotę, 1 grudnia. W takiej to okazji, no po prostu dowiedzieć się za tydzień, może mniej. Nagram za kilka dni bardzo ważną informację. Będzie po prostu stream 6-godzinny albo dłużej, zobaczymy. No i co mogę wam dalej powiedzieć? Po prostu czekajcie kilka dni. No i wszystko się okaże, co będzie. Dobra. A co jeszcze chciałbym wam ogłosić? Będę wam ogłosić, że następny tydzień postaram się zrobić przynajmniej 3 razy live z HetaZero. Jakby ktoś się pytał, dlaczego tak będziesz streamował? No to ze względu na to, że będę walczył w następnym tygodniu na doświadczenie, przynajmniej żeby być miejsce przynajmniej 50. Będę walczył, spokojnie już się będę powoli przygotował, energię już mam nazbieraną. No na razie tutaj jestem w słabym miejscu ze względu na to, że no brak czasu. Ale mam już tutaj energię przyszykowaną, jak sami widzicie, ponad już wam mówię. Ponad 13 nagród za energię, więc po prostu będę przygotowany. Co powiedzieć jeszcze dalej? Oczywiście kryjówkę rozwijamy. No niestety w kryjówce bardzo mocno spadliśmy w rozwoju. No cóż, byłem 93, a teraz jestem 152. No co poradzić, zawsze mam problem z klejem. Możecie sobie dać jakieś, nie wiem, jakieś wskazówki, jak rozbudować dalej rozbudowę mojej kryjówki, żeby była coraz lepsza. Na razie będę zbierał na kolejne laboratorium na 13 poziom, a później to się zobaczy wszystko. Nie wiem, czy jeszcze dać kolejny tego kolejny cybernetyczny na 6 poziom, mieć jeszcze 1% dodatkowego podstawowej umiejętności. Więc jakby ktoś chciał, oczywiście możecie mówić. No i szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem jak to zrobić. Dobra, mamy mi kolejny trening zrobiony. Właśnie, jeszcze mam dla was taką pewną informację. Za niedługo będzie też konkurs na oponki o wartości 30 oponek. Jakby co nie, będzie tu 25, tylko na innej platformie jak będę grał. To za niedługo też rzeczywiście będzie wejść na 30 oponek. Też będzie wkrótce. Co jeszcze mogę wam dodać? Możecie oczywiście też napisać komentarze, jak wam minął dzień, czyli co tam kupiliście w Black Friday. Ja sobie już troszeczkę mniej więcej zrobiłem jakieś tam zakupy. No i co powiedzieć? Właśnie, mam tutaj dwóch widzów sprawę. Jeżeli jesteście Pawelo i jak to by jeszcze miał? Jeszcze jedna osoba, Pawelo i Gordon, proszę napiszcie mi na mnie na PW, czy Facebooka, czy Messengera, czy na Steamie, czy na Discordzie, byle co, żebym wam dał kod na oponki, bo jak ktoś nie wiedział, w mojej drużynie był konkurs na oponki, kto osiągnął tam 2500 hedocoinów na konkursie po prostu hedocoinowym, że trzeba zdobyć 2500 energii, no to 30 ponek i ze względu na to, że Pawelną i Gordon wygrali, teraz musicie na mnie napisać na PW. Ja wam dam kod. No i płytę wam dam. Dobra. Tu wszystko się robi. Dobra. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, więc mówię. Robię krótki odcinek, dlatego jest krótki odcinek i dlatego mam nagrywam ze względu na to, że się przygotuję bardziej na ten pierwszy godzin. No i co dalej mogę powiedzieć, więc
Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeżeli Wam się odcinek się spodobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, na razie, cześć. Hejos!